witam was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie, słuchajcie. Witam się z wami w dzień tygodnia środę. Dzień tygodnia środa, słuchajcie. Dzisiaj jest ten dzień. Tak, przyszło moje łóżko. Jaram się jak pochodnia, bo już się nie mogłam doczekać i już wam je pokażę. W ogóle podciągnęłam sobie te żaluzje, nie wiem czy będzie widać, jak zwykle pewnie nie będzie widać. Widać czy nie widać? Chyba nie widać, co? Ja nie wiem, ale o, teraz, no tak. Bardzo fajnie to wygląda. Właśnie tak też to wyglądało, słuchajcie, i tą podcięłam. No niestety, widok za oknem jest taki, jaki jest. Musiałabym sobie tu coś lepszego narysować. Ale to już nie ode mnie zależne, także tutaj już tak było. Więc tak to wygląda. Tutaj nie wiem, czy pokazywałam, że mam lustro, a w lustrze patrzcie na moją bluzę. Jezu, kocham ją po prostu. Kocham tą bluzę już, to będzie moja jedna też z ulubionych bluz. Ja się biorę za sprzątanie. Chciałam wam się tu pokazać, nie tylko zapomniałam, że lustro ściągnęłam. Jesus Christ, już wam pokażę, bo przecież tutaj sobie je powiesiłam i chyba też wam tego nie pokazałam. Teraz lustro wisi tu. Tu będę wam robić stylizację, tylko nie wiem, jak ja je będę robić, jeżeli już tu wejdzie łóżko, które właśnie mam między nogami. Ale patrzcie na bluzę. Sztos. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu, to jest mój styl. Także tak to wygląda. Moja toaletka wygląda tak. Teraz widzicie pierwszy raz. Tu będę malować. Nie zrażajcie się, powiesiłam po prostu coś białego, żeby mi nikt nie zaglądał, żeby mogła wam nagrać dzisiaj stylizację jakieś. Stylizacje leżą tu przygotowane, wszystko wam będę nagrywać. No ale tutaj jest toaletka. Dojdzie jeszcze zdjęcie. Dojdzie to zdjęcie Moni, mojej. Tylko muszę zrobić białe tło. Więc to jeszcze dojdzie. Być może jeszcze lusterko, aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie tu już za dużo lusterek, bo tu jest lustro, co za dużo to niezdrowo, co za dużo to niezdrowo. Tutaj postawiłam lampę, może ona mi się wieczorami przydać. A tu stoi moje łóżko! Moje łóżko, słuchajcie, przyjechało właśnie. Przyjechało, wygląda ono tak, no na pewno lepiej niż toaletka. Zobaczymy, czy ja sobie sama z tym dam radę, ale szczerze trochę się obawiam. Ale zobaczymy. Chodzi tylko o to, czy ja mam tyle, wiecie, czy ja mam tę moc, czy nie mam tej mocy, żeby to zrobić. Ale już się nie mogę doczekać, słuchajcie, tego efektu. Naprawdę już nie mogę się doczekać. Zaraz pootwieram i spróbuję coś przynajmniej. Może mi się coś uda. Może to nie będzie takie hard, no, korowe. Także tak, a jeżeli chodzi o ten kącik, czekajcie, odwrócę kamerę. Jeżeli chodzi o ten kącik, to tak, tu będzie kalendarz. Kalendarz jest na 2020, trochę mi się wymiął, ale wyglądać on będzie tak. Wake up plus make up, i tu mamy styczeń, luty i tutaj jakieś tam pazurki. Marzec, kwiecień, no z takimi obrazkami, zaraz wam pokażę. Wolałabym troszeczkę inne, żeby były też obrazki, no ale akurat taki był beauty, więc taki wzięłam. No spodobał mi się, fajne te nawet obrazki. Także niech on sobie wisi. Tutaj mam pamiątkę od Roxy z jej kolekcją paletek. Po prostu jest to dla mnie sentymentalne. Dostałam to w prezencie i nie zamierzam chować tego, bo to jest za ładne, żeby chować to w szufladzie. Także Roxy jest ze mną na ściance. Tu na razie tak, tego nie będzie. To po prostu tu postawiłam, bo nie mam tu żadnej innej komody, na której mogłabym go postawić. Ten słoń jest ze mną już bardzo długo. Mam nadzieję, że i tu przyniesie szczęście z trąbą do góry jeszcze. Tutaj mam dwa słoniki, które bodajże chyba pamiętam, chyba są od Agaci. W razie są przepiękne i też są na szczęście, także one jakoś prawdopodobnie tutaj gdzieś będą i tak stały. Tu jest ten obrazek, który przerobiłam, dodałam po prostu czarną ramkę, kupiłam nową, a nie białą. No i nie wiem właśnie, co będzie tu, gdyż ta cała ściana, jak widzicie, jest pusta. Więc na niej coś się znajdzie. Jeszcze nie wiem co, jeszcze nie mam opcji. Nie chciałam tu komody, ale się nie będę zarzekać, że ta komoda tu nie powstanie. Jeszcze nie wiem, będę rozkminiać, nie mam jeszcze opcji, wszystko się okaże też, jak to będzie wyglądało, jak powstanie tu łóżko. Zobaczymy wtedy, czy tam się coś znajdzie, czy nie. Nie chciałam komody, bo mam szafę, a w szafie naprawdę mam bardzo dużo miejsca i w ogóle. No a chciałam komódkę tu, w ten róg, tą taką szarą, i z drugiej strony łóżeczka, i z drugiej strony łóżka tego, właśnie taką, co ma Oliwia, czyli właśnie dwie komódki z tego jakby zestawu. Kto wie, może ta trzecia też tu wyląduje, czyli ta największa. Nie zarzekam się, że nie. No, ale wydaje mi się, że to łóżko doda już tutaj całego takiego, no taką będzie wisienką na torcie. No i tu kupiłam już poduszkę z myślą o tym łóżku, o taką ozdobną, jedną z ozdobnych,
która na nim będzie. Będzie bardzo ładnie się prezentować. Ona jest z tego sklepu z kartkami takiego, zapomniałam, faktory czy kart faktory, nie pamiętam. No, także takie łóżko będę miała. To już taki przedsmak. A ja teraz spadam, idę zrobić sobie kawę i nie wiem, w co ręce włożyć. Naprawdę nie wiem. Serio. Ale wiem, że muszę zrobić Wam stylizację, a też mam dni kobiece i powiem Wam, że czuję się tak średniowo. A kolejna rzecz jest taka, że już mam pewne propozycje, słuchajcie, na nasze tematy, kontrowersyjne zresztą. Mam już pierwsze propozycje. Czekajcie, patrzę, czy tu mi kot nie wszedł. No, patrzę, czy kot mi tam nie wszedł, bo lubi tam wchodzić, a nie widzę jej. Daisy? A jesteś, dobra. No, także to, ja robię sobie kawę, a tu jeszcze postawiłam, słuchajcie, też Wam nie pokazywałam. Tutaj są filiżanki, tak naprawdę to tylko to uratowałam, ten talerzyk uratowałam, to są filiżanki od Moni. I tu jest filiżanka, niestety talerzyk nie skleił się, talerzyk był tak rozklekotany, że tam nie było co składać. Niestety, ale zostały dwie filiżanki i talerzyk i to też jest sentyment i to jest prezent od Moni. Cały czas pytacie mnie o ten łańcuszek, więc jeszcze raz go Wam pokażę z bliska. I zaglądajcie do TK Maxa, bo jak ja kupowałam ten, to jeszcze był taki srebrny. No naprawdę wygląda on przepięknie i uwierzcie mi, naprawdę, że może on robić takie, wiecie, może on robić fajne coś w stylizacji. Może być fajnym dopełnieniem jakiejś stylizacji tutaj. Także naprawdę fajny i ten łańcuszek jest z Guessa. Ja nie lubię rzeczy oryginalnych, ale jeżeli mogę kupić coś oryginalnego za śmieszne pieniądze, to wtedy oczywiście jestem jak najbardziej za. No, także bardziej za niż przeciw. Także to, no a bluza z Shein, jakby ktoś pytał, to mi się ten telefon, sorry. Z Shein, z najnowszej kolekcji, mega mi się podoba i bardzo Wam ją polecam, bo jest ciepła, fajna i to jest M-ka i jest taka trochę, można powiedzieć, że taka luźniejsza nawet, ja taką chciałam. Więc jeżeli jesteście mojego pokroju, to wybierajcie sobie ją M-kę, nie S-kę. Także lepiej wziąć taką, żeby była luźniejsza. Brakuje mi w niej tylko tu kieszeni. Byłaby bluzą idealną, ale i tak jest po prostu cudowna. I bardzo ją lubię. Mam nadzieję, że się nie spierze. Dobra, robię kawę. Muszę zamieść całe mieszkanie. Więc to już jestem nieuziemiona, gdyż już go przyjechało. Więc mogę załatwić resztę rzeczy. Muszę zanieść klucze, słuchajcie, do agencji w końcu oddać. Ale zanim to zrobię, to poczekam dzisiaj chyba na synka i pójdę z synkiem. Być może na tamten flat. Została mi tam kurtka i kilka rzeczy w szafie, bo sobie przypomniałam w domu, że mi brakuje kurtki. W ten sposób się jarnęłam, że jeszcze tam coś zostało. Została tam Krzysia drabina, Krzysiu też ją dzisiaj zabierze. I chciałabym po prostu tam odkurzyć ten jeden cały ten poziom, na którym mieszkaliśmy, bo jest pełno kłaków kocich. No i trochę tam popachnić. Popachnić bym tam chciała trochę. No i to wszystko. A reszta rzeczy muszę się tutaj ogarniać. No i muszę kogoś załatwić do skręcenia łóżka, słuchajcie, muszę. Zaraz je rozparceluję i zobaczę, co ja tam potrzebuję i czy sama sobie nie poradzę. No i okidoki, odzywam się już do Was po jakiejś tam przerwie. Ja już w końcu nie nadążam, czy nagrywam Wam, słuchajcie, na Insta, czy nagrywam Wam na vloga. Ale chyba tego nie nagrywałam. Pokażę Wam właśnie, teraz nagrywam na Insta. Pokażę Wam właśnie stylówkę tą taką moją na sportowo, dlatego te spodnie są na mnie trochę przyciasne. One fajnie się nie układają na pupie, ale to nic. Tak wygląda moja stylówka. Bluza z Shein, polecam Wam bardzo gorąco. No i moje łóżko, które czeka na rozłożenie, dziś. Prawdopodobnie może mi się to udać, być może Łukasz właśnie koło 5-6 się by wyrwał i pomógłby mi je złożyć. Nie powinno ono sprawiać jakichś trudności. Ja idę, synek lecę, tak? Lecę, słuchajcie, pa kochanie. Lecę, gdyż muszę iść na tamto mieszkanie, słuchajcie. Czekajcie, muszę sobie otworzyć drzwi i jeszcze w ogóle wyrzucę śmieci, zanim pójdę. Także idę na tamto mieszkanie, bo kapnęłam się, że jeszcze tam został, słuchajcie, moja kurtka, parę rzeczy, moja kurtka i tam jakieś pierdu. Także spadam i odezwę się do Was niebawem. No i hejo, słuchajcie, ja już ogarnęłam. Posprzątałam, słuchajcie, tyle ile mogłam. Zaraz Wam pokażę. O! Wysprzątałam tak jak mogłam, tak jak potrafiłam i tak jak musiałam.
Lepiej się będę z tym faktem czuła. Zrobiłam tutaj trochę zapachu. Powiem Wam, że mam jakiś taki jeszcze mini centymetr. Jeszcze został mi tylko hak, słuchajcie, którego nie mogę... Oj, mucha. Którego nie mogę odkręcić, bo nie mam tego takiego imbusa właśnie. A to są takie, o, takie dziwne dziury i one niestety właśnie... Trzeba je potraktować takim kluczem specjalnym, którego ja niestety nie mam, więc ten hak chyba sobie daruję. Po prostu sprawię chyba sobie nowy, będzie chyba szybciej i prościej niż znowu załatwiać kolejny dzień i kolejną wizytę tutaj. No pięknie stanęłam na podartym lustro, stąd odrywam. No, jest sentyment taki. To było takie pierwsze moje gniazdko, słuchajcie. Pierwsze takie, w którym po prostu zamieszkaliśmy wszyscy, więc po przyjeździe tu do Szkocji, także no nie ma nic dziwnego, że jest sentymentalne. No jest, jest. O, widzę, że są literki. O, widzicie? Jak się dobrze stało, literkę potrzebuję, literkę C, dlatego że właśnie Grecjan sobie wziął ode mnie lightboxa i wszystkie literki miał, a chciał sobie ustawić, słuchajcie, Grecjan Room, Grecjan's Room, no i niestety nie było J, nie było C, J znalazłam, on nie mógł znaleźć, ale widzę, że to jest C. Także super, u Grecjana się mu przyda. Także zabieram tylko literki, lightboxa tego nie biorę. On i tak już był tak w częściach. Czekajcie, trochę Was postawię, jeszcze ostatnie postawienie. No, także czekam jeszcze tylko teraz na Krzysia, słuchajcie, bo przyjechać ma i wziąć drabinę swoją. Wezmę te wszystkie, a co? Przydadzą się do nas, do domu, Grecjanowi do pokoju, ale lightboxa zostawiam. Okej, okay. No, biorę literki. No i co? No i czekam tylko na Krzysia. Mam jeszcze trochę biżuterii, ale... Widzicie, ona jest na tym takim, nie ma tu dużo, co prawda, bo w sumie tylko ta strona i to są takie większe łańcuszki. Zobaczę, czy mi się uda zdjąć je po prostu z tego i wziąć może jakoś bez tego. Bo jak ja z tym mam iść, kurde, przez te miasta. A z drugiej strony fajna też opcja, nie, do przechowywania biżuterii. I to jest opcja prącia. Także może jakoś zwinę i faktycznie może to jakoś wezmę, przechwycę, przemycę. Będziemy mi to tylko wystawać, słuchajcie, bo mam już trochę rzeczy właśnie w tej kurde walizeczce i właśnie tak nie na rękę mi to trochę. Spróbujmy to złożyć. Dobra, zaraz sprawdzę jak to, no tak to, tak to by wyglądało. Dobra, no spróbuję jakoś to, tak. Nie ma lipy, spróbuję to jakoś włożyć do tej torby. I co? I będę już powoli stąd spadać. No jest sentyment, nie ma co, nie ma to tamto, jest ten sentyment, zawsze już pozostanie. Nieużyty balkon, taras. Jeszcze są jakieś rzeczy w lodówce, ale mam nadzieję, że jak tutaj przyjdzie sobie Roni, może to sobie po prostu je zabierze i tyle. No, dobra, ja dzwonię po Krzysia i słuchajcie, stąd spadam, bo nie ma czasu, a tym bardziej, że Łukasz mi napisał, że chyba udałoby mu się podejść do mnie około 6, słuchajcie, żeby właśnie złożyć to łóżko, więc byłoby naprawdę bombowo, miałabym dzisiaj złożone łóżko, może nawet już bym dzisiaj na nim mogła zasnąć. Bo tak naprawdę materac mam, prześcieradło powinna mieć, kołdrę mam i pościel starą z kotkiem bym nałożyła, bo chyba mam właśnie, ona była double, więc jakoś bym dała radę. Także do usłyszonka, żegnam się z tym mieszkaniem. Goodbye my love, goodbye. No, stawiam jeszcze szybkie pranie, także i tak jeszcze muszę czekać, także czekam na Krzysia i odezwę się do Was już z domu. Pa! I hejo, hejo, i ja już jestem, słuchajcie, w domku. Byłam właśnie się z Krzysiem, słuchajcie, oprócz oczywiście mieszkania, ogarnęliśmy wszystko na mieszkaniu. Mam właśnie tu rzeczy, po które w sumie jeszcze właśnie poszliśmy. Cała torba rzeczy, więc zaraz będę to wykładać, ale też mam właśnie torbę z praniem, więc poczekajcie, tylko dam córce, żeby rozwieszała. I co? Czekam właśnie na Łukasza, bo ma się zjawić. Ja w ogóle coś przez nos mówię. Byliśmy jeszcze, słuchajcie, w Tesco w Aldzie. Zakupiłam chlebek, ten właśnie, który uwielbiam. Zakupiliśmy z Krzysiem właśnie, Krzysiu mi pomagał wybierać i w ogóle. I zakupiłam, słuchajcie, jednak właśnie ten, no to na TV. Także dzisiaj być może się uda jeszcze Łukasza zmolestować, a to, żebyśmy powiesili ten hak, byłoby super, super, już miałabym i telewizję, tak naprawdę, bo może by się udało ją utegować dzisiaj już, w sensie, że podłączyć, no i co, i łóżko, miałabym dwie rzeczy na raz, wiecie, no, uruchomione, że tak powiem. Dalej Krzysiu wziął mojej córci wiśnie, bo ostatnio u niego po prostu łyżeczkami wyjadała, takie smakowały, tak zaglądam, bo właśnie wypatruję Łukasza. Wkładki, czyli skrzydełka,
Wzięłam takie wkłady przez Tesco wypuszczone po 3 funty i to jest latte macchiato. Także takie wybrałam tym razem. Slaj tasiemka, po jaką ogólnie szłam, także to. No i wzięłam browarka, jak Łukasz przyjdzie, w ramach tego, że pomaga, to sobie wypijemy po piwku. Raz, że to takie podziękowanie z mojej strony, a dwa, no dawno w sumie nie gadaliśmy, a trzy, będzie miał się z kim napić. Albo ja. No i pizza. Może zrobię też od razu pizzę, jak będzie składał te łóżko. Także to. No i co? I to wszystko. Dobra. I ciastka jeszcze kupiłam wcześniej, bardzo je lubię, więc do kawy nam się przydadzą. Nie, myślałam, że to on, ale to nie on. No, a właśnie się po tej kurtce, słuchajcie, kapnęłam, że czegoś mi brakuje. Ta kurtka. Bardzo fajna kurtałka z Primarka, rozmiar S. Praktycznie chyba z raz ją miałam na sobie, ale wiem, że ją będę nosić, bo jest po prostu świetna. Także po nią w sumie najbardziej chciałam się wrócić. No i jeszcze tu inne rzeczy i trochę biżuterii. Także to. No i co? Ja robię sobie kawę, czekam... gadam do tego, do ekspresu, do kawy, nie? Jestem zmęczona, słuchajcie, jestem zmęczona, bo za dużo, kurde, mi się w głowie myśli kłębi. No i co? I bardzo bym chciała, bardzo, żeby to się dzisiaj udało, żeby właśnie przyszedł, doszedł i żebyśmy wspólnymi siłami, o, idzie mój synek, żebyśmy wspólnymi siłami, słuchajcie, złożyli to łóżko, bo po prostu na tym łóżku mi tak strasznie zależy, nie? Miałam wam nagrać dzisiaj stylizację, ale jak widzicie, na razie nie dałam rady, ale kto wie, może później zobaczę, jakie będzie światło z lampą, jak już Łukasz pójdzie i będę on sama, to zobaczymy. Wow, jaki fajny mały pies. Z tych takich groźniejszych, ale szczeniak chyba. Idzie mój synek do domu, także też fajnie. No, to co? To ja się odzywam do was całkiem niebawem. Polecam wam tą bluzę. Jest po prostu kozak. No, także do usłyszenia. Buziaki, bajo!